Cześć wszystkim maniakom Fishing Planet, witam was serdecznie, to znów ja, Fishing Mike. Witam na kolejnym filmie z serii Szybka Akcja bez zamulania, Potokanik, tym razem Malma. A jeżeli chodzi o medalową i unikat, to mówimy na nią Dolly Malma, także dwie ryby w jednym, oczywiście żartuję. No i słuchajcie, zaczynamy. Nimfa 10 cm, bezzadzierowa główka biała, główka 14-gramowa 3-0. Na wiele ryb się tu sprawdza to ustawienie, jeżeli chodzi o tą nimfę, więc bardzo dużo łapiecie i medalówek, i pospolitych, aczkolwiek na nimfę bardzo ciężko złapać tutaj unikata, więc zdecydowanie polecam, jeżeli chcecie pospolite i medalówki, jeżeli chcecie często tutaj łapać na to ustawienie. No i nasza pierwsza malma, właśnie zwykła malma, nie medalowa, więc generalnie tak to jest. Ok, na żywce Finner, na grunt, bez zadzierówki szóstki i żywce, i mamy naszą medalową Dolly Malmę, więc na gruncik taką Dolly Malmę możecie sobie właśnie już złapać, już jest prawie 6 kg i generalnie ostatnia z tych wszystkich, jakby najcięższa złapanie. Już łapałem na blachę średnią 4-0, ten haczyk jednak jest większy, blacha średnia 4-0, trochę już się namęczyłem, wędka do 10,5 kg, więc troszeczkę tą rybę już czuć i troszeczkę o tą rybę przede wszystkim walczyła ze mną, nie chciała się tak łatwo poddać, jak te niektóre poddają bez walki. No ale troszeczkę niekiedy trzeba pochodzić, troszeczkę trzeba się ruszyć. Nie stójcie w miejscu, jak łowicie rybę. Jeżeli macie właśnie takie otoczenie potokowe, takie otoczenie, w którym generalnie te ryby można chodzić, to zbierajcie się do nich. No i mamy unikatowa Dolly Malma, 8 prawie i pół kilo. Bardzo fajne doświadczenie, prawie 800 doświadczenia. No i co? Rzucam wam markerka. Pamiętajcie tą blachę nocną. Możecie tutaj używać spokojnie w dzień. To jest akurat takie miejsce. Minus 194,76, minus 30,70. No i co? Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobał ten filmik, zapraszam was do oglądania kolejnych. No i proszę o subka. Dziękuję wszystkim serdecznie i pozdrawiam. Miłego wieczorku. Hej!